Dzień dobry Państwu. Chciałbym na spokojnie powiedzieć parę słów o proteście rolników. Będzie to trudne. Zanim to powiem, jak zwykle dziękuję za subskrypcję, wszelkie formy zainteresowania, komentarze. Nawet te, w których Państwo narzekają, że pokazałem Państwu, a co gorsza, kazałem Państwu słuchać Szymona Hołowni, co Państwa naraziło na dyskomfort. Nawet takie komentarze mi pomagają. Dziękuję bardzo za nie, dziękuję za wpłaty, dziękuję za polecanie kanału na Twitterze. Na spokojnie o proteście rolników. Trudno będzie mówić. Może zacznę od takiej refleksji, że ci z Państwa, którzy oglądali zapowiedzi wszystkie i rozmowy z redaktorem Maciejewskim, na pewno zauważyli, że na mnie samym chyba największe wrażenie zrobił ten fragment, w którym redaktor mówi, że on sobie tutaj pójdzie za chwilę do kawiarni, wypije kawę, będzie w sumie całkiem fajnie i tak w tej perspektywie trochę dziwnie się mówi o wojnie, ale ta wojna jest blisko. No więc oczywiście nie porównując, broń Boże, tego, co się działo na ulicach Warszawy dzisiaj do tego, co się działo u naszych sąsiadów i dzieje się cały czas, to trochę miałem taką refleksję, jak to czasami wszystko jest abstrakcyjne, a zarazem niespodziewane, a zarazem bliskie. Dlatego, że tak, ja poszedłem sobie dzisiaj, wiedziałem, że nie idę na całą demonstrację, dlatego, że no, miałem swoje plany niezależne od i rozkładu jazdy imprezy. Ona miała się zacząć o 11, trwać do 15, miała się zacząć pod kancelarią premiera, przejść pod Sejm, co to się wszystko stało. No ja po prostu chciałem pójść, tak to często robię, na sam początek, po to, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda frekwencyjnie, jaki jest nastrój, żeby zawsze móc cokolwiek wiedzieć i zdanie sobie wyrobić, niezależnie od tego, co później pokażą media. No więc byłem. Tradycyjnie przywitała mnie policyjna dyskoteka na ulicy Bagatela. Ale to wyglądało wszystko w normie, tam nie było jakichś specjalnych problemów. Dotarłem pod kancelarię premiera. Oczywiście bardzo dużo policji, więc się cisną te wszystkie myśli o uśmiechniętej Polsce i, no i po prostu to wszystko, co znamy z tej propagandy, jak to teraz jest miło i fajnie i inaczej niż wcześniej. No ale postałem sobie, posłuchałem kilku wystąpień. Przede wszystkim ważne moim zdaniem było wystąpienie Piotra Dudy, które z mojego punktu, gdzie stałem, nagrywałem i ono będzie jako bonus do, znaczy bonus dłuższy niż to, co ja mam do powiedzenia, ale do mojej wypowiedzi, przynajmniej fragment tego wystąpienia. Natomiast niezależnie od tego, no cóż, posłuchałem Piotra Dudy, później trochę się zrobiło zamieszania wokół mnie, więc nawet się nie zorientowałem, że jednym z kolejnych mówców jest pan Gabriel Janowski. Nie do końca go było słychać, bardziej po głosie poznałem, że to jest on. No a później spotkałem redaktora Jakuba Pacana z tygodnika Solidarność i ponieważ redaktor Pacan chciał wysłać jakieś materiały do redakcji z tej demonstracji, a raczej jej rozpoczęcia, a na miejscu było to niemożliwe, to prawdopodobnie dlatego, że mnóstwo ludzi się chciało łączyć z internetem, no a wtedy sygnał wiadomo, że słabnie, więc było to niemożliwe. Więc poszliśmy sobie do pobliskiej kawiarni wypić kawę, porozmawiać i przy okazji on wysyłał te materiały do redakcji, a ja sobie czytałem, co się dzieje, nie działo się nic złego. Musiałem już wracać, też zauważyłem, że poza tym głównym szlakiem, czyli traktem królewskim, też sporo ludzi wybiera jakieś inne drogi, żeby przejść na skróty. No i trzeba przyznać, że zawsze jak przy takich demonstracjach, to miasto jest po prostu pełne ludzi z flagami. Zresztą już jak jechałem w stronę marszu, to sporo ludzi na tramwaju było, czy na przystankach z jakimiś biało-czerwonymi emblematami. Widać było duże poruszenie.
Na samym marszu zwróciła moją uwagę, czy marszu, no, na tej, ja nie maszerowałem, więc przynajmniej na tej części uczestniczyłem, no, ale można to w sumie nazwać marszem, czy to demonstracją, jak zwał, tak zwał. Zwróciła moją uwagę bardzo duża różnorodność osób, które tam były, dlatego że z jednej strony oczywiście były barwne osoby pokroju, nie wiem, górali, jakichś myśliwych, rolników, związkowców, ale właśnie te grupy były też bardzo szeroki przekrój wiekowy, było sporo ludzi młodych. Po prostu każdy praktycznie pełen przekrój społeczny tam można było zobaczyć. Widać było, nawet z tego miejsca, w którym ja byłem, a byłem od takiej strony, gdzie było ludzi mniej, że tych ludzi jest ogólnie bardzo dużo, dlatego przez flagi sięgały daleko, te race, te dymy, to wszystko było widać, że to jest duża przestrzeń. Po drodze sobie słuchałem relacji Radia Wnet, gdzie też było mówione, że to jest praktycznie cała przestrzeń tej ulicy, ale tego kawałka Alei Ujazdowskich jest zajęta, więc myślę, że ta frekwencja, w sumie nawet nie słyszałem żadnych danych o frekwencji, ale myślę, że była to duża liczba. Pewnie to, co podadzą media, nie będzie się specjalnie i mało rzeczywistości. I też uważam, że było zupełnie spokojnie. A może jakieś drobne, nie tyle przepychanki, co jakieś takie, no może przepychanki, ale takiego typu imprezowo-koncertowego, co ktoś chciał przejść, ktoś tam sobie torował drogę, jakieś tego typu historie, nic więcej. No dużo hałasu, dużo dymu, race, fakt, to, no ale to jest wszystko, to się mieści w tej normie demonstracji. Więc wracając do tego, co było później, porozmawialiśmy z redaktorem Pacanem. Dosiadł się do nas górnik z Jastrzębia, który poznał redaktora Pacana. Później stwierdził, że również mnie kojarzy z Telewizji Republika, więc bardzo mi miło. Porozmawialiśmy sobie trochę, nasze wnioski nie były zbytnio optymistyczne. No i ja pojechałem do domu. Redaktor Pacan udał się w kierunku redakcji, a nasz nowo poznany kolega górnik poszedł szukać swojej grupy, żeby tam do niej dołączyć już w okolicach pewnie Sejmu. No i wszystko byłoby fajnie. Ja wróciłem do domu, tam zająłem się swoimi sprawami, a włączam sobie transmisję Telewizji Republika i patrzę, że tutaj gaz pały. Później coraz bardziej dramatyczne zdjęcia na Twitterze. Były te zdjęcia, prawda, po prostu napaści na demonstrantów, gazowania ludzi, napaści na człowieka z flagą. Też wcześniej zauważyłem, że moja znajoma wrzuciła taki fragment zdjęć z Polsatu, gdzie widać, że policjanci podejmując interwencję bardzo brutalną wobec kogoś równocześnie, co bardzo symboliczne, no ferwor walki ktoś powie, ale z kim ta walka? Podejmując tą walkę, policjant depcze, a następnie kopie rzuconą na ziemię polską flagę, więc tutaj kto szuka symboliki, to ją znajdzie. No i też taki filmik później się pojawił, gdzie widać po prostu policję, która brutalnie bardzo się obchodzi z człowiekiem, który nie robi nic, tylko właśnie stoi z polską flagą. Można się spodziewać, że tego typu obrazki zostaną z tą koalicją 13 grudnia na długo i będą jej trochę ciążyć. PSL, no, podejrzewam, że będzie miał ciężko teraz z chłopami. Zniknęli trochę politycy PSL-u, natomiast no, pan Kołodziejczak, który sam organizował odrażające czasami zadymy z niszczeniem żywności, paleniem opon i wszystkim tym, co nam się kojarzy nam się z protestami rolniczymi, ale w tym właśnie wydaniu, takim najbardziej
chaotycznym. Dzisiaj pisze, że to nie byli rolnicy, tylko zadymiarze. No i po prostu on się odcina od tego, co tam się wydarzyło całkowicie. No, więc myślę, że on też musi się liczyć z tym, że dostanie dużo kolejnych ciepłych słów od ludzi, na których plecach wszedł do wielkiej polityki. Natomiast, no niestety, też chciałbym powiedzieć, że niezależnie od tego, że no to jest po prostu bardzo nieprzyjemne, co my widzimy, no bo po prostu no to jest powrót do tej najgorszej tradycji trzeciej RP wyniesionej z PRL-u, czy po prostu policji ośmielanej do bardzo brutalnych zachowań, jakichś prowokatorów w tłumie. Tutaj ludzie się zastanawiają, nawet słychać to często w tych filmikach w tle, że ludzie mówią, no to pomyśl, co się będzie działo 11 listopada. No właśnie, no można wszystkiego się spodziewać tego 11 listopada w tej chwili. Po drodze przecież też można się spodziewać wszystkiego, bo to nie jest ostatnia demonstracja i myślę, że może się wydarzyć dużo więcej niż dzisiaj. Natomiast poza tym, że no, musimy oglądać tego typu sceny, co jest zawsze przeżyciem przykrym, nawet jeżeli nie jest się bezpośrednio ofiarą tej brutalności policji, no to też warto się zastanowić, jakie będą to konsekwencje polityczne tego. Dlatego, że co prawda PSL, tak mówię, moim zdaniem trochę na tym straci, bo no, trudno udawać partię chłopską w sytuacji, kiedy się pozwala swojej policji pałować rolników. Też jest zabawne to, że PSL może krytykować Zielony Ład, a równocześnie partia Hołowni, czyli ich partner, chce jak najbardziej radykalnych, ekologicznych działań. No dzisiaj się dowiadujemy, że Polska wysłała do Unii propozycję, żeby wszystkie sprawy, na które już się niepotrzebnie godził PiS, jeszcze pomnożyć przez dwa. Komunikaty o tym, że Unia się wycofuje z Zielonego Ładu pod wpływem protestów rolniczych, też są tylko połowicznie dobre, dlatego że nawet jeżeli Unia się wycofa z tej części rolniczej, to zostanie ta część, że tak powiem, miastowa. Ale ona też rolników dotyczy, czyli opłaty za energię, opłaty za transport i tak dalej, a zniknie najbardziej radykalna grupa skłonna do protestować, w związku z czym może się okazać, że wyjdziemy na tym jak najgorzej. Więc myślę, że warto będzie pilnować, co się dzieje i protestować nadal. Natomiast jest też taka rzecz, że przecież bardzo wielu, i to widać nawet dzisiaj na Twitterze czy na Facebooku, jest mnóstwo osób, które popiera tego typu działanie policji. Oni uważają, że wszyscy protestujący to jest po prostu jakaś ruska piąta kolumna i że trzeba ją pałować po prostu do krwi bez żadnej przenośni. I oni są zachwyceni tym, że skuteczna władza po prostu podejmuje tego typu działania i oni tę władzę będą popierać jeszcze długo. Mówią właśnie tutaj z tej naszej rozmowy kawiarnianej, tam padło takie pytanie, no ale co zrobić, kiedy ludzie zrozumieją i się od tej władzy odwrócą. No problem polega na tym, że to powiedzenie częste w takiej sytuacji, że no jak ludzie poczują na własnej skórze, odczują w kieszeni konsekwencje złej władzy, to wtedy się od niej odwracają. Ale to nie jest tak dobrze, dlatego że jeszcze jest potrzebny drugi etap, czyli skojarzenie pogorszenia tej sytuacji z władzą, a to może zająć bardzo, bardzo długo, bo trudno jest się przyznać. No to Ziemkiewicz o tym wielokrotnie mówił, że no trudno się w sumie przyznać, że zostało się oszukanym, w związku z czym będą jakieś racjonalizacje, wmawianie sobie, że to jest wina PiSu, patologii, prawda, 500+, rolników, górników, kogo tylko sobie nie wymyślą, ale na pewno nie władzy, która właśnie w tą biedę
ich również wpędza. Więc ja bym się nie spodziewał jakiejś wielkiej politycznej zmiany, natomiast no, widać to, czego się spodziewaliśmy. U mnie mówił to Cezary Krysztopa w jednej z moich poprzednich rozmów, że ta władza jego zdaniem idzie w stronę fizycznej konfrontacji. No i zobaczyliśmy, że faktycznie mieliśmy fizyczną, brutalną konfrontację. Do tego oczywiście prawie jednolity przekaz medialny o tym, że to rolnicy byli stroną atakującą. Tutaj państwo mnie namawiali w komentarzach poprzednich, mówiłem, że nie słucham radia, żeby słuchać radia wnet. No, nawet radio wnet w swoich serwisach właśnie ten przekaz podchwyciło, próbując w jakimś stopniu niuansować, ale tam też byli rolnicy zadymiarze w tych serwisach. Przestałem słuchać po jednym dniu, no pewnie wrócę oczywiście, bo to nie ma co się tak szybko obrażać, ale nie byłem do końca zadowolony z tego, co słyszałem. Z mojej strony to tyle. Wrócę prawdopodobnie dosyć szybko z kolejnym filmem. Dzisiaj po prostu chciałem się podzielić prawie na gorąco paroma uwagami, pokazać to, co mi tam się udało samemu nagrać. Parę rzeczy ściągniętych z internetu, kawałek albo całe, to za chwilę się okaże wystąpienie Piotra Dudy, nagrane z pozycji tłumu, więc samego Piotra Dudy Państwo nie zobaczą, ale za to zobaczą Państwo trochę obrazu z tej części demonstracji stacjonarnej pod Urzędem Rady Ministrów. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam. Szczęść Boże, moi drodzy! Szczęść Boże dla polskich rolników! Szczęść Boże dla Solidarności Robotniczej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie! Tak jak przewodniczący Tomasz przed chwilą mówił, pozdrawiamy wszystkich protestujących dzisiaj w Warszawie, ale protestujący są nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, bo jak wiemy z informacji prasowych, rolnicy nie zostali wpuszczeni do Warszawy ciągnikami. Na rogatkach miasta zostały postawione blokady i kolczatki przez policję, aby rolnici nie wjechali do Warszawy. To jest ta praworządność według Donalda Tuska. Moi drodzy, bardzo jestem dumny z tego, że rolników wspiera Solidarność Pracownicza. Tak jak tu dzisiaj już było wiele razy mówione. Są górnicy, są hutnicy, jest motoryzacja, jest przemysł spożywczy, jest wiele branż Solidarności, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy dzisiaj razem, bo łączy nas jeden wspólny postulat, a nazywa się on Precz Zielonym Ładem, Precz Zielonym Wałem, Precz Zielonym Jadem. Jak sobie to zinterpretujecie, taka będzie dobra wymowa tego draństwa, które jest przed nami. Moi drodzy, 2011 rok, przypominam sobie, jakby to było przed chwilą, w tym budynku mieliśmy spotkanie podczas naszego protestu delegacji Solidarności z panem premierem Tuskiem. To wówczas już Solidarność bardzo głośno mówiła o tak zwanym pakiecie klimatycznym. Pakiecie, który zabije polskie górnictwo, polskie rolnictwo, cały polski przemysł. Wtedy pan premier obiecał, to był 30 czerwca 2011 roku, ponad 100-tysięczna demonstracja Solidarności. Wówczas pan premier obiecał powołać zespół, który zajmie się tak zwaną polityką klimatyczną. Odbyły się dwa spotkania tego zespołu. No i co? I nic. I dzisiaj musimy się po 11 latach spotykać znowu w Warszawie i walczyć z tym Zielonym Ładem, który zniszczy naszą gospodarkę. Moi drodzy, to nasze dzisiejsze spotkanie, ta nasza demonstracja to wyraz solidarności wobec rolników, którzy już ponad miesiąc strajkują i protestują w naszym kraju. Protestują nie tylko w swoim imieniu, bo protestujecie w imieniu wszystkich Polaków, którym na sercu dobro jest imię ojczyzny. I wszyscy wiemy o tym, że to draństwo, jakie szykuje nam Unia Europejska, jaką szykują nam eurokraci, jest dla nas nie do przyjęcia. Dlatego, moi drodzy, to jest ten moment,
bo nic tak nie wychodzi dobrze Donaldowi Tuskowi jak jednoczenie wielu, wielu środowisk. I dzisiaj jest ten moment, że my się jednoczymy. To nie jest koniec, to jest dopiero początek naszego marszu o to, aby faktycznie ten zielony nieład albo ten zielony jad wyrzucić głęboko do kosza. Przed nami kolejne działania, ale najważniejsze to, że od dnia dzisiejszego powinniśmy być razem, jak jedna pięść, walczyć o sprawy rolników, górników, hutników i wielu innych branż. Chciałbym jeszcze wam bardzo, moi drodzy, podziękować. Podziękować rolnikom, dlatego że też wykazujecie się wielką solidarnością. Gdy zamykano, gdy chciano zamykać kopalnię Turów, pojechaliście z nami do Luksemburga, tam, aby protestować przeciwko temu draństwu przed TSUE. Byliście z nami, my jesteśmy dzisiaj także z wami i pokazujemy tą prawdziwą ludzką solidarność. Kilka słów o tym zielonym nieładzie, albo zielonym ładzie. 20 lat temu przystąpiła Polska do Unii Europejskiej. Poprzedzone to było referendum traktatowym w czerwcu 2003 roku. Wówczas wyraziliśmy zgodę jako Polacy, aby rządzący w naszym kraju podpisali się pod traktatem akcesyjnym. Pracowaliśmy wszyscy ciężko przez 20 lat. Robotnicy, rolnicy, po to, aby po 20 latach wreszcie odcinać kupony i żyć w lepszym świecie. Mieć więcej portfelu. I co się okazuje? Że po 20 latach chcą dobić naszą gospodarkę tak zwanym zielonym ładem. To, co przez 20 lat ciężką walką, rolniczą pracą, ciężką pracą pracowniczą, robiliśmy w tym kierunku, aby żyć lepiej w naszym kraju. Dzisiaj nam to chcą wszystkim odebrać. Tylko dlatego, że lewactwo europejskie wymyśliło sobie, że będą chronić planetę. A my doskonale o tym wiemy, że tak zwana emisja CO2 w Unii Europejskiej to jest tylko 7% światowej emisji CO2. A co robią resztę państw? Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja śmieją się i mają ten zielony ład, gdzie, wiecie gdzie, powiedzmy to głośno, w dupie mają zielony ład. Odpowiedzialni są wszyscy politycy, od lewa do prawa. Osłabiamy sobie nasze gospodarki, aby były mniej konkurencyjne i doprowadzimy do tego, że znowu będziemy niewolnikami we własnym kraju, bo wszystko jest podporządkowane tak zwanej niemieckiej gospodarce. Niedawno mieliśmy piece węglowe przestawiać na gazowe, a za rok, dwa będziemy musieli likwidować gazowe, bo wchodzi tak zwany program ETS2. Czyli będziemy płacić podatek od emisji za spalanie w piecach węglowych, za używanie kotłów gazowych i kotłów olejowych. Czy to jest normalne? Ale prezydent Trzaskowski mówi, że się planeta pali. Panie Trzaskowski, węgiel się panu pali, a nie planeta się pali. Moi drodzy, z tą emisją CO2 i z tym narzucaniem nam polityki klimatycznej tak zwanego jednego sortu, czyli tego podporządkowanego niemieckiej polityce i niemieckiej gospodarce, my się na to, moi drodzy, nie godzimy.
bo z tym emisją CO2 albo z tym dwutlenkiem węgla jest tak jak z cholesterolem. Jest ten cholesterol dobry i ten zły. Tak samo z dwutlenkiem węgla. Ten niemiecki dwutlenek węgla jest dobry, ale ten polski jest zły. My się na to nie zgadzamy. Moi drodzy, nie zgadzamy się także, nie zgadzamy się także z narracją taką, że albo Zielony Ład, albo polexit. Nie! My chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy zniszczyć Zielony Ład, wsadzić go do tej trumny. I to zrobimy. Moi drodzy, drodzy kochani rolnicy, dziękujemy wam w imieniu wszystkich Polaków, bo tak mogę mówić, za to, że bronicie polskiej granicy przed napływem taniej żywności, taniego zboża z Ukrainy. Tu nie chodzi o zwykłego ukraińskiego rolnika, tylko o te wszystkie agrokołchozy, które faktycznie te zyski transportują i na zachód. Dla nas to bardzo ważne i będziemy was tym wszystkim wspierać. Moi drodzy, wczoraj otrzymałem skandaliczne pismo. Podpisało się pod tym pismem 13 związków zawodowych z Ukrainy, które obarczają was o to, czyli polskich rolników, że na granicy polsko-ukraińskiej zginęło kilku kierowców ukraińskich tylko dlatego, że wy tą granicę okupujecie, zamknęliście. Mało tego, żądają od związków zawodowych w Polsce o to, aby rozmawiały z rządem polskim, aby granica została otwarta. Więc ja odpowiadam tym ukraińskim związkom zawodowym. Solidarność wybrała jedną drogę. Solidarność jest z rolnikami. Jest wszędzie. I to jest dla nas najważniejsze. Moi drodzy, dziękujemy! Dziękujemy! To jest nasza wielka szansa, aby na tym drewnie rolników rzucić ten Zielony Ład do kosza. Nie dajmy się podzielić. Będziemy walczyć także w związkach zawodowych europejskich o poparcie, chociaż o to będzie trudno. Już bardziej można się porozumieć z europejskimi rolnikami, ale ze związkami zawodowymi już gorzej. Ale solidarność jest po waszej stronie. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Komisji Krajowej i Solidarność będzie się przygotowywać do kolejnych protestów. Na nas możecie liczyć, bo jesteśmy Solidarnością z rolnikami, jesteśmy Solidarnością z Związkiem Zawodowym, która zawsze staje po stronie skrzywdzonych. Niech żyją polscy rolnicy, niech żyje Solidarność, niech żyje Polska. Dziękuję bardzo.